Alicjo. Każdą po kolei muszę. Tak, dotknij, sprawdź, która fryzura ci najbardziej odpowiada. Ala pewnie podejdzie do Michała, co chciałabym, żeby zrobiła. Tym bardziej, że nasza relacja no, jest kiepska. A dla mnie zostanie nowy uczestnik, przez co będę mogła z nim jakąś relację zacząć, poznać go i też sytuacja z Michałem mi się rozwiąże. Fajne. Teraz nie wiem. Kornelio, zapraszam. Dobrze, dziewczyny, nie będę was dłużej trzymała w niepewności. Z panem, który znajduje się za waszymi plecami, stworzycie parę. Jeżeli dobrze wybrałyście, nic się nie zmieni. Jeśli chybiłyście, to powstaną nowe pary. Panowie, zapraszamy do nas. No ciekawe, czym zaowocuje to fryzjerskie rozdanie. Nic się nie zmieniło, z wyjątkiem Alicji, która wyczesała nowego. I tego akurat nie rozumiem, bo deklarowała chęć połączenia się z Michałem. Pomyłka czy celowe działanie? Alicjo? Tak? To Patryk. Hej, Patryk. Witam. Fajną fryzurę ma nasz Patryk? Tak, bardzo miękkie włosy. W takim razie jesteście nową parą w Hotelu Paradise. Próba. Ja się bardzo dziwiłam, naprawdę. Mówię, okej, fajnie, ale na pewno wiedziała, że to jest Michał, więc dlaczego go nie wybrała? Naprawdę nie planowałam tego, przysięgam, że chciałam podejść do Michała. Było tak, że stanęłam przy tej ostatniej budce i pomyślałam sobie, kurde, leć to. Jakby poczułam taki jakiś impuls, że zrób to, bo może to jest twoja właśnie okazja, może to jest właśnie to.